Kochani, ja wiem bardzo, że wy byście chcieli, żebym ja jakby komentowała wszystkie głupoty, które są w internecie i jakby tak rozwiewała wam te wątpliwości, ale to jest fizycznie niemożliwe, ale odniosę się do tej wiadomości. Nie, fluor nie powoduje, że wasze zęby się nie psują. Ja was błagam. Kochani, to samo mówili wam, że dzięki szprycom wasze dzieci nie chorują, co nie jest prawdą, bo wszystkie dzieci leżące na oddziałach są zaszprycowane, że dzięki fluorowi zęby się nie psują. Naprawdę 90% polskich dzieci używa past z fluorem i jakoś ma tragiczny stan zębów. Fluor to neurotoksyna. Nie ma dyskusji. To jest neurotoksyna. Ja nie rozumiem, że ludziom trzeba tłumaczyć, że neurotoksyna jest dla nich szkodliwa nawet w mikrodawkach, a już tym bardziej dla mózgu dziecka. Ja wiem, że wy chcecie jakby weryfikować informacje, tylko musicie zrozumieć, że Google, czyli doktor Google, nie powie wam prawdy. No, nie jest to realne. Ktoś was truje, a powie wam, że to nie jest szkodliwe. Te wszystkie toksyny, które macie w żywności, przecież gro dietetyków i drze też wam mówi, że możecie jeść kilogramami aspartam, możecie jeść margarynę i inne rzeczy. I badania naukowe w internecie i na Google też wam to powiedzą. Słuchajcie, fluor jest neurotoksyną. Czy coś więcej trzeba tutaj wyjaśniać? Nigdy nie powinien znaleźć się w żywności, w wodzie czy w paście do zębów. Nigdy. Toksyny nie mają zastosowania pozytywnego na organizm człowieka. Kropka. Ale dawkując je w małych dawkach, będą was zabijały powoli. Koniec tematu. Więc w różne bzdury możecie uwierzyć. I to jest właśnie to. Piszecie mi, że jakaś tam pani dietetyk powiedziała w relacji, że jej córka tak ma i ktoś tak ma. Kochani, masa dietetyków pobrała 3-4 dawki szpryc. Masa dietetyków, do których ja chodziłam na szkolenia, szczyciła się tym i zachęcała ludzi do szprycowania w czasie pandemii. I co? I w związku z tym, co? Też miałam to zrobić, bo byłam u kogoś na szkoleniu? Oto obserwowałam. To była moja reakcja. Tak jak na Feng Shui nam profesor powiedział, możesz mieć ogrom wiedzy i badań naukowych, ale nigdy nie mieć mądrości życiowej i być mądrym człowiekiem. Więc pamiętajcie, że jeżeli zaufacie, że ktoś was przekona, że neurotoksyna jest ważna dla waszych zębów, to konsekwencje i zwapnioną szyszynkę będziesz miał tylko ty i twoje dziecko. Nie ta osoba. Dlatego jak ja odpowiadam na Q&A, to do Q&A macie jeszcze kolejne setki pytań. No nie jestem w stanie się do tego ustosunkować. Ja po prostu chcę, kochani, żebyście sami myśleli. Już nas przekonali, że rtęć w zębach jest ok. Już nas przekonali, że fluor w wodzie jest ok. Że pestycydy w sumie są w porządku. Że gluten modyfikowany genetycznie nie jest taki zły. Że właśnie aspartam, który powoduje guzy mózgu, też jest w porządku. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli powiedzą w telewizji, bądź przeczytasz 5 artykułów na Google, to znaczy, że coś jest ok, tak? No niestety. To jest Matrix, więc albo w nim jesteś, albo prawdziwie się wyzwalasz. Więc jeżeli coś jest toksyną, to nią będzie. Czy będziesz ją jadł po łyżeczku, czy po łyżeczce, czy chochelką. Dobrego dnia, ja wracam do pracy. Dobra, słuchajcie, z przekory wpisałam w Google o neurotoksyczności fluoru. Przepraszam Google'a, tu macie wszystko, co znalazłam na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie. Także cofam to, co powiedziałam, że w Google nie znajdziecie, że fluor jest toksyczny. No, jestem pod wrażeniem. Także proszę bardzo, chociaż takie nagłówki wiele lat wcześniej, więc nie wiem, gdzie wy znajdujecie informację, że fluor jest zdrowy. Dobrze, to jeszcze jedno, bo absurdów ciąg dalszy, a to dostaję bardzo często, że to wypluwacie. Jeżeli ktoś ma dzieci, to doskonale wie, jak dzieci wypluwają. Przepraszam, połykają. Może moja 6-latka dobrze płucze jamę ustną i wypluwa. Większość dzieci malutkich połyka pastę. To tak jakby ją po prostu jadł. Nie jest w stanie sprawnie wypluć. Dodatkowo, jeżeli ktoś tak mówi, to ja polecam wrócić na medycynę. Bo tutaj macie wstawiony fragment, jakie są warunki wchłaniania w jamie ustnej.
wielokrotnie lepsze niż przed przewód pokarmowy, moi drodzy. Tutaj przez śluzówkę natychmiast działamy. Dlaczego pacjentom opornym na wchłanianie daje się wszystko w kropelkach pod język albo do ssania do buzi? Bo przez śluzówkę wchłania się natychmiast. Więc nie wiem, jaką medycynę studiowali ci dentyści, ale to jest kolejna bzdura. Pokażę Wam szybko nasz popołudniowy koktajl, który...